Wyobraź sobie dwie wyspy, a na nich dwóch graczy. Ich jedynym celem jest przebicie balonu przeciwnika. Dziś tego wyzwania podejmie się Mantis. Czy uda mu się wygrać? Zobacz sam. Balon versus balon. Witam was w kolejnym odcinku Balon versus balon. Moi drodzy, słuchajcie, zobaczcie, jaki tu jest wielki youtuber. Normalnie, słuchajcie, tak wielki, że aż tutaj się spomarańczowił? Nie, zróżowił. Aż różowy jest normalnie. Aż się poróżowiłem na widok takiej pięknej mapy. Wygląda to bardzo ciekawie. Powiem szczerze, jak zobaczyłem balon z moją wielką głową, to już wiedziałem, że to będzie dobry film. To zapraszam, klikaj start. Mogę? O kurczę, 3, dobra, 2, mamy, lecimy z tym! I... Wyrzuciło nas na wyspy. Tradycyjnie polecam sobie zacząć od ścięcia drewna. I wtedy już kończą się nasze przyjacielskie relacje. Zaczyna się walka, zaczyna się survival. Powiem tak, jak zobaczyłem jakiegoś gościa w piżamie, który stoi na mojej wyspie i opycha mi jakieś rzeczy za jakieś srogo zawyżone ceny, to już widzę, że nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Ale dobrze, dobrze, to będzie na pewno ciekawa konkurencja. No, bo to jest twój stary baloniarz. A, to mój stary. Tak, to jest, to normalnie, rozumiesz, to jest twój stary baloniarz. Okej, czyli tu się podział mój stary, dobra, bo tak się zastanawiałem, gdzie on jest tak od kilku lat. I o, mam cave'a pierwszego. Rozumiem, to ja myślałem, że tylko mój stary baloniarz na wyspę uciekł i normalnie z mlekiem nie wrócił. No cóż, czasami tak bywa. Ja nie wiem jak ty, ale ja już tutaj cisnę z moim pierwszym kamiennym kilofem i cisnę też żelazem. No ty to chyba tam sobie leżaczek rozłożyłeś i widoki podziwiasz, nie? Spokojnie, powolutku, nie trzeba się tak spieszyć. Siema, stary baloniarzu. Tak, ogólnie muszę ci powiedzieć, że klimat tej mapy bardzo mi się podoba i uważam, że widzowie powinni za to zostawić suba. Słyszycie, widzowie, tak jak pan Mantis powiedział. Tak, pan Jerzysz powiedział. Zostawiamy suba. Uuu, a co ja tu mam? A widzisz pan, bo ja żeś zapomniał, są beczułki ukryte. I w tych beczułkach są różne, rozumiesz, itemki. Mogą pomóc, zaszkodzić raczej nie zaszkodzą, mogą być bezużyteczne, ale są jakieś znajdźki, są znajdźki, więc radzę poszukać, bo można. I polecam iść do kopalni, tam też coś jest. Oj, to już odkryłem, ale powiem panu, pani Mięta, że musiałem teraz pokonać bardzo trudny parkour. A to pan już jest na par... widzowie. Dobre tempo. Widzowie. Dobre tempo. Ja tu dzisiaj normalnie w plecy coś jestem. Nie ma to tam, to długo nie będzie. O kurde, właśnie. Oj, dostrzegłem coś fajnego. Dostrzegłeś coś fajnego, mówisz? Tak, dostrzegłem coś bardzo fajnego, tylko pytanie jakieś... A, po prostu. No dobra, myślałem, że będzie trochę ciężej. Dobrze. Ja, żeby nie popełnić błędu z ostatniego odcinka, więc kto nie widział ostatniego odcinka z Szymkiem, zapraszam bardzo serdecznie, kochani, bo chyba te 10 minut na odcinek poświęcicie, tak? Zostawcie łapkę w górę. O, zamieniłem się normalnie, rozumiesz, w baner reklamowy. Też tak czasami mam, ale taka jest rola youtubera niestety. Musimy tak czasami, wiesz, poprzypominać widzom, żeby zostawili. Trzeba przypominać. Powiem panu, pani Mięta, że zdobyłem nowy jakiś szlachetny kruszec. I w tym momencie kupiłem też sobie pierwszy generator. Co jest, chłop? No ja naprawdę, słuchajcie, przepraszam, widzowie, ja dzisiaj po prostu nie w formie jestem. Ja tu już dawno powinienem być, słuchajcie, na mecie. To tak nie powinno. O kurczę, a jak ja teraz tu wejdę? A no właśnie, bo muszę tutaj spojrzeć, jak... A, czy ty sobie zabudowałeś balonik? To jest całkiem smart. No to jest... Nie pomyślałem o tym, ale się delikatnie zainspiruję. Rozumiesz, ale wiesz, nie musisz obudować balona. Na przykład możesz na balonu sobie kupić taką płachtę i ona też ci trochę uchroni. O, płachtę! Płachtę, a to ciekawe. Czy to sprzedaje również mój stary? Oczywiście, że to sprzedaje twój stary. I mój stary też to sprzedaje. Kurczę, płótno balonowe. O, faktycznie, faktycznie. Ty, tak, co ja znalazłem? To się przyda. Nie podoba mi się ten ton. Bardzo mi się nie podoba ten ton. Jest taki niepokojący, bym powiedział. Niepokojący? Lekko. Co ty? Ja nagrywam Minecrafta w 2024 roku. To nie, to ja już jest... Ja też! No to, i to ja powinno też być niepokojące. Ja też, ogólnie powiem tak. To, że nagrywamy klocki, to już o nas świadczy wszystko. Tak, to już o nas świadczy. To już no. Jesteśmy straceni, widzowie, więc za to, że jesteśmy straceni, możecie zostawić łapkę w górę dla pocieszenia. Widzowie sobie tak siedzicie przed telefonami, przed komputerem i tak tylko patrzycie na te filmy, ale to nigdy nie widać, ile na to idzie pracy. Dokładnie. O, dobra, to też mi jeszcze się przyda. O, widzisz, znalazłem coś fajnego. Polecam ci szukać pod mostem. O, dziękuję bardzo za radę, to ja ci polecam szukać pod wyspą też, ale... A pod wyspą to ja już coś tam znalazłem, miły pan. A, no to spokojniutko. Kurczę, ale jak ja teraz tam wejdę, bo ja...
Dobra, podbuduję się, trzeba obudować trochę. Trzeba obudować, bo ostatnio zrobiłem błąd, powiem ci, jak grałem z Szymkiem. No już przypominałem, możecie obejrzeć sobie odcinek z Szymeczkiem. Normalnie zapomniałem obudować na początku gierki i mnie rozgromił chłop, więc nie chcę mieć powtórki z rozrywki. Przegrałem z Wafelkiem, przegrałem z Szymkiem. Czyli widać, że tutaj generalnie ostry brak formy leci, skoro tutaj ostatnia przegrana. No przegrać jeszcze z tobą, no to i to we własną gierkę. To już byłby wstyd. Z różowiakiem przegrać, z różowym jakimś... Nie, no słuchaj, różo... No najbardziej męski kolor, tak? A ja się w pełni zgadzam. Często bardzo dużo osób się mnie pyta, czemu różowy? I wiesz co? Ja nigdy nawet na to pytanie nie odpowiadałem publicznie. Więc będziesz pierwszą osobą, która będzie miała ekskluzywną informację na swoim filmie. Różowy wziął się z tego, że to jest kolor, który podnosi testosteron i to jest naukowo udowodnione. Słuchajcie, widzicie? Widzicie? Minecraft jednak, minecraftowi youtuberzy uczą i bawią. O panie, o! Widzowie, znaleźliśmy coś, co tu jest? O! Co to jest? Specjalny generator? Jedno żelazo, 10 sekund? Co to ma być? O! Ohoho, widzę, że jednak nie taka słaba forma, jak się wydawało na początku. Widzowie, znalazłem normalnie skrytkę, której jeszcze nigdy nie znalazłem. Powiem szczerze, że zrobiłem sobie teraz generator pierwszy rubinów, więc ty się tam lepiej szykuj, bo... No nie, o nie, widzowie. To się źle skończy, bo ja dzisiaj nie w formie jestem. Czekajcie, gdzie by jeszcze mogły być skrzyneczki? Ja wiem, gdzie mogą być jeszcze skrzyneczki. A ja się muszę zająć obudową mojego balonika, ponieważ za chwilę może być, że tak powiem... Mówić nieciekawie. Tak, no dokładnie. No nie wiem. Ja mam czas, ja sobie wykopię trochę kamienia. Oczywiście, ja masz czas, ale czy ktoś powiedział, że nie masz czasu? Dobra, czekajcie, potrzebuję jakichś bloków, widzowie, bo ja muszę się dostać tam na górę, bo tam jest skrzyneczka, rozumiecie? A jak tam jest skrzyneczka, daj mi to. O, no i tak, to ja mogę grać. Ja bym to sobie w ogóle tak żył spokojnie na tej wyspie, bym w ogóle nie atakował, nie podjeżdżał. Co ty na to? Może zrobimy jakąś serię survival po prostu na tych wyspach, nie będziemy się zabijać. Tak bez, słuchajcie, nawalania się, tak bez złości, bez negatywnych emocji. Ja jestem za tym. No i bardzo dobrze. W takim razie ja nie zamierzam cię atakować dzisiaj, nie? Naprawdę, obiecuję. Ja ci wierzę. I jakby, słuchajcie, jakby tutaj nie wierzyć minecraftowym youtuberom, tak? Zostawcie suba, tak? Bo tego się nie da, słuchajcie, no nie wierzyć tam, no. O, dobra, no już mam niestety 10 generatorów, proszę pana. O mój Boże, to nie, no dobra. No już mam niestety 10, no co mam się powiedzieć panu, jak ja się tutaj nie opierdzielam, nie? Zacięta rywalizacja, znaczy brak rywalizacji. A nurkował pan kiedyś? Ale naprawdę! Witam sąsiada, ogólnie. Niech pan tam nurkuje. Niech pan tam zanurkuje. A naprawdę, niech pan zanurkuje, ja panu polecam. A jak tak polecasz, to w sumie? Pan poszuka wody i pan zanurkuje, ja tak. A ja nawet tu widzę jakąś. Ja nawet tu, o kurczę, ja tego nie sprawdziłem. Widzi pan, trzeba sprawdzać takie rzeczy. Tak, tyle tych generatorów, że za chwilę nie będę mógł się swobodnie poruszać po tej wyspie, tak powiem. A jakie to są generatory, to już, kurczę. A, to tego już pan nie powie. Tego już nie mogę zdradzić, nie mogę tak wszystkich kart od razu na stół wykładać, że będziesz, co by to było. Jakim byłbym youtuberem tutaj, gdybym tak wszystko na tace. Jakim? Bardzo dobrym, przecież wszystkie filmy trzeba ładnie, grzecznie ustawiać, tak? Co? Ja nic nie mówiłem. Jakiś szmer chyba był, jakieś zakłócenie na Discordzie. Też mi się wydaje, nie wiem, ja nic nie słyszałem. Czy ja coś powiedziałem? Nie, na pewno nie. To chyba, to był stary baloniarz, okej. On tak lubi przychachmęcić właśnie sobie. Kurczę, ja tutaj... No kurczę, no nie. No po prostu... Nie? Po prostu nie wierzę, no. A po co ci ta zbroja? Bo przecież tu nie ma wrogich umów, a my się mieliśmy chyba nie atakować. Słuchaj, bo mi zimno jest, wiesz? Zimno mi jest, ja musiałem się ubrać. No w sumie teraz mamy wrzesień, za chwilę październik. To już takie... Powiedziałbym, że dosyć zimne miesiące przed nami, tak? Zimne miesiące, zimne klimaty. Zaraz, słuchajcie, Halloween jest. Można cukierków się najeść za darmo. Idziesz i ci ludzie normalnie dają. No niektórzy mogą dać tak po mordce na przykład, no. Do takich to nie wchodzi. Nie. Powiem panu tak z innej beczki, panie Mięta, że kurczę, mi się też trochę chłodno zrobiło już tak? Powoli, nie? Chłodno? No już tak, nie, ale spokojnie, bo to jeszcze o niczym nie świadczy. No o, też tak myślę. Tylko. Rozumiem, a widzi pan mój balon? Nie wiem, czy widzę, może nie widzę. Nie wiem. O kurczę. Robi się coraz ciekawe, już tutaj mamy coraz lepsze zaopatrzenie. Już generalnie gra zmierza w bardzo dobrą stronę, już takiej strony powiedziałbym konfrontacji, nie? Konfrontacji mówi... No nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, a to jak nie wiesz, to w sumie wcale nie musi, no. Niech będzie. No widzowie. Ale można się podroczyć delikatnie. Rozpocząłem wojnę, zrzuciłem panu ochronę. Ohoho, ohoho. No. O, 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 o.
No kurczę, ale mam jeszcze jedno, nie? Można celować, nie? To wie pan co, panie, o, nie? O kurczę, no! To ja cię tutaj może zaopatrzę w jeszcze jedną. Kurczę, bardzo, bardzo mi jest przykro ogólnie, bardzo. No to przykro mi, że panu jest przykro, no ale no cóż mam powiedzieć, no taki life jest, tak, taki life. Ja ogólnie buduję teraz tylko taką krótką autostradę, tutaj taką A1, żeby można było łatwiej się ze sobą komunikować. Ale spokojnie, agresywnie od razu. Proszę pana, ja mam cela. O, pan ma większego cela. Powiem szczerze, że z łuku mi zawsze najgorzej szło w tej grze, więc... Dobra, nie mam cela, widzowie, nie mam cela. Spokojnie, ja się tutaj jeszcze zaopatrzę w kilka rzeczy, zanim podejmiemy jakieś kroki. Więc, panie Mięte, ja bym się ogólnie bardzo chętnie z panem dogadał tutaj, naprawdę. To ja wyciągam przyjacielską rękę. No nie wiem, czy panu wierzyć, nie wiem, widzowie. Wierzyć mu, czy mu nie wierzyć? Ja myślę, że ja jestem bardzo zaufany tutaj, ja pierwszy... No, proszę pana, trzeba było sobie góry zabudować. Kurcze pieczone, oj, oj, oj. Nadganiam, widzowie, ja muszę to dzisiaj wygrać, nie ma to tamto. Kurcze, teraz pytanie, czy to weszło, czy nie. Powiesz pan? Coś tak, pan tak, powiedział? Tak, dobra, ja ogólnie powiem wam tak, widzowie, ja z tym balonem mam pierwszy raz styczność, więc to jak on działa, to jest dla mnie duża zagadka. Ale spokojnie, bo... Ale tutaj nieudana próba niestety, panie Mięta. O nie! Ojojoj, jak mi przykro, no dobra. O nie, no to... widzowie, to jest straszne. Jak mi przykro, no to dobra, to ja sobie zajdę tu, może... Kurczę, sobie zajdę tu. Mówi pan! I kurczę, jestem w baloniku, tak mi się wydaje. Mówi tak pan! Mi się, kurczę, no wydaje. Nie! Chyba nie. Mówisz tak pan! Tak mi się zdaje, no niestety, panie... Mięta, chyba spadamy. No spadamy niestety, no. A wie pan co ja najbardziej lubiłem robić na Bedwarsach? Bardzo lubiłem wbijać do bazy wroga. Tak. I... O nie, mu poprzeszkadzać. Spadłem. Delikatnie mu poprzeszkadzać. O, motyla noga. No niestety, widzowie, no nie podoba mi się to, no. Przebił mi balona. Ale spokojnie, panie Mięta, spokojnie. My jeszcze tutaj dopiero zaczynamy zabawę. My dopiero tak? zaczynamy zabawę. O! No i widzi pan, no i... No i teraz jeden, jeden. Raz na dole, tak, ale ja powiem tak, ja się dopiero rozkręcam. To mi się nie podoba, że pan się dopiero rozkręca. Ja tu jestem za słaby na to. Widzowie, przegram we własną grę, znowu. Wy tego chcecie, naprawdę, zostawcie łapkę w górę, pomóżcie mi coś. A pan myśli, że jak pan się schowa, to ja się tutaj nie zauważę. Ja nie wiem, no, ja nie wiem. No kurczę, ciekawie, ale... Niestety, ale... Witam pana bardzo serdecznie. O nie, witam. Widzowie. I co się dzieje tutaj? Co my nic, tu? Nic co się my nie tu dzieje. Robimy? Ręce do góry, ręce. Dobra, wyrzucamy seta. No. O! Wyciągnięcie broni do funkcjonariusza. Do funkcjonariusza? Niedobrze. Niedobrze? Ja ją cela. Coś tam trafiłem, widzowie. U mnie z celem ostatnio troszeczkę gorzej, ale dobra. No rozumiem. O nie! Ale pan to tak nie powinien, ja? Tak? Nie, ja przyszedłem a sobie proszę tylko pana, po prezenty. Po bo prezenty? Ja, Mikołaj do mnie nie przyszedł, no a Mikołaj. To nie moja wina, to do Mikołaja trzeba mieć pretensje. Nie no jak? No normalnie, a czemu pan... Proszę pana! O, dziękuję. Ale spokojnie, to jest element planu wszystko. Tak? Naprawdę. Mówi tak, pan? Oczywiście. Oczywiście, powiem tak, panie Mięta. O nie. Tak się bawić nie będziemy. Tak to się bawić nie będziemy, mówi pan. No cóż, no wygra lepszy. Ale proszę pana, a zróbmy na chwilę rozejm, dobra? Rozejm? Na chwilę, pakt w tym momencie, zróbmy pakt. Mantisow, Miętołow, na chwilę, dosłownie na chwilę, każdy z nas pójdzie się uzbroić i wyjdzie, tak? I spotkamy się na środku. Dobrze, ale ja jeszcze muszę zobaczyć, w jakiej kondycji jest pański balon. W mojej kondycji jest pański balon. Co? Proszę mi tam nie podglądać. Powiedz na głos, ile życia jeszcze się zostało. Nie mam zielonego pojęcia, powiem ci. Nie mam zielonego pojęcia. No właśnie problem w tym, że... O kurczę, pieczony, a mogłem... Chyba panie Mantis, chyba wygrałem.